jakim stanie jest dzisiaj polska nauka? No, trudno powiedzieć, bo nauka dzieli się na szereg dyscyplin. Ja mogę powiedzieć o naukach społecznych. Ja myślę, że jest bardzo wiele pól, gdzie polskie nauki społeczne, czy polscy przedstawiciele nauk społecznych są bardzo wysoko notowani w świecie. Wynika to po pierwsze z zainteresowania Polską, które od czasów transformacji może troszkę zmalało, ale w dalszym ciągu jesteśmy postrzegani jako kraj interesujący, jeśli chodzi o przemiany społeczne. No, jeśli chodzi o pedagogikę, to mamy tutaj jak zawsze dylemat, jak połączyć teorię z praktyką. Teorie pedagogiczne, czy też teoretyków pedagogiki oceniam bardzo wysoko. To są pracownicy, którzy prowadzą badania z zakresu filozofii edukacyjnej, czyli tego wszystkiego, co leży u podstaw edukacji. Czyli po co się uczymy, w jakiej sytuacji się uczymy, jak się uczymy dla przyszłości. Natomiast problem polega na transformacji tych teoretycznych rozważań na praktykę szkoły. W związku z tym nauczyciel może powiedzieć, no co my mamy z tej pedagogii, co my mamy z tych książek, których jest wiele na półkach, ale one nie dotyczą bezpośrednio mojej pracy. No i wtedy odpowiadamy, że po prostu te książki trzeba przeczytać, zrozumieć i postarać się zastosować w swojej praktyce. Żaden profesor uniwersytetu nie da praktyki, jak prowadzić zajęcia, nie da wskazówek, jak konkretnych wskazówek, jak prowadzić zajęcia w przedszkolu. To już musi zrobić sam nauczyciel na podstawie swojej wiedzy. Dlatego to jest taki trudny zawód. Pewne rzeczy też w pedagogice chyba trzeba po prostu wyczuć i też czuć, panie profesorze, czy my dzisiaj po takim czasie od reformy edukacji jesteśmy w stanie ocenić, jak zadziałał system boloński? No już w dużej mierze tak. Są plusy i minusy jak każdego rozwiązania. Myśmy przyjęli to rozwiązanie, zakładając, że duży odsetek, trudno powiedzieć jakie, na pewno ponad 50%, takie były założenia absolwentów studiów licencjackich, przeniesie się na rynek pracy. Tak jak to jest w wielu krajach Unii Europejskiej. No w Polsce okazało się, że jest inaczej. Ze względu na sytuację gospodarczą, ci, którzy skończyli studia trzyletnie, zorientowali się, jaka jest sytuacja na rynku pracy i powiedzieli, nie, sytuacja jest trudna, to my dalej studiujemy. W związku z tym, ten system boloński, który miał zmienić sytuację na rynku pracy, w zasadzie niczego nowego nie wprowadził, bo i tak absolwenci studiów trzyletnich podjęli kontynuację na studiach dwuletnich. Prawda? Czyli podział na 3 plus 2 stał się takim podziałem, że oczywiście mogę z tego skorzystać, mogę potem łączyć pracę z nauką, ale wolę na wszelki wypadek być magistrem. Prawda? Już potem system boloński, proszę zwrócić uwagę, to nie tylko 3 plus 2, to również wprowadzenie do systemu jednolitego studiów doktoranckich. I trudności na rynku z uzyskaniem pracy przez magistrów, no oczywiście wzmogły zainteresowanie studiami doktoranckimi. Więc na wielu uczelniach są konkursy w tej chwili do szkoły doktorskiej. Innymi słowy, tak bym powiedział, sytuacja na rynku pracy skłania do tego młodych ludzi, żeby zdobywali jak najwyższe wykształcenie. Natomiast myślę, że pewnym jakimś brakiem, może błędem było to, że niewłaściwie zostali zainteresowani podjęciem pracy absolwenci studiów licencjackich. Tak się dzieje w bardzo wielu krajach, że kończy się jakiś fragment edukacji, następnie idzie się do pracy, zdobywa się doświadczenie, i dopiero potem wybiera się ten segment dwuletni, który, i co ważne, niekoniecznie musi być identyczny z tym elementem trzyletnim początkowym. Oczywiście nie można dowolnie zmieniać, ale na przykład w obszarze dziedzinowym, czyli w dziedzinie nauk społecznych, można zmieniać. Czyli pedagog po trzyletnich studiach licencjackich może studiować 2 lata socjologię na przykład. Tak się dzieje. I tak się dzieje, tylko jak powiedziałem, skala tego zjawiska nie jest tak duża. Dlatego, że czasami trzeba zmienić uczelnię, a studenci, prawda, po licencjacie no, wolą pozostać w tej samej uczelni, bo na studiach magisterskich, tych dwuletnich, no, na ogół są ci sami wykładowcy, ten sam klimat,
no, nie ma takiej mobilności, bym powiedział, czy też zachęty do takiej mobilności. To może jeszcze przed nami, jakie są wobec tego największe wyzwania dla edukacji dziś? No, wyzwanie jest takie jedno podstawowe, mianowicie jak połączyć kształcenie dla dzisiejszego rynku pracy, bo to oczywiście jest szalenie ważne, bo to jest tak, że ktoś skończył studia i chciałby od razu mieć pracę. Na szczęście w Polsce wielu absolwentów nie musi długo oczekiwać na podjęcie pracy. To jest bardzo, bardzo dobre. Czyli z jednej strony, krótko mówiąc, przygotowanie do tego, co jest na rynku. Do tych technologii, do tych algorytmów działania, do tych przepisów prawnych, administracyjnych, które od razu umożliwiają pracę w różnego typu instytucjach.